Piątek, 3 stycznia, Krystyna Witkowska, witam i zapraszam na informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu powiemy o ponadnormatywnych patrolach policyjnych, o przeprowadzce do nowej siedziby Szansy, sprawdzimy także, jakie postanowienia noworoczne mają piotrkowianie. A rozpoczynamy od informacji o pierwszej piotrkowiance. Kornelia, tak ma na imię mieszkanka Piotrkowa Trybunalskiego, która jako pierwsza urodziła się w 2020 roku. Dziś pierwsza piotrkowianka otrzymała wyprawkę od prezydenta miasta, czek na 2000 zł. Dziewczynka konkurencji w tym umownym wyścigu urodzeń tuż po wybiciu północy w sylwestrową noc nie miała, a i śpieszno na świat jej nie było. Można powiedzieć, jak to kobieta kazała na siebie nieco poczekać. Moment przyjścia na świat dziewczynki to 2:45 w noworoczną noc, a na świat przyszło poprzez cesarskie cięcie. Dziewczynka kazała na siebie też trochę poczekać swoim rodzicom. Poród Korneli nie był wyznaczony na przełom roku. Miał być prezent na gwiazdkę, na Wigilię, no tutaj Nowy Rok została, malutka. Zaskoczenie? Duże. Pierwsza urodzona w 2020 roku mieszkanka Piotrkowa Trybunalskiego w momencie przyjścia na świat ważyła 4100 gram. Ma 57 cm długości. Zgodnie z tradycją pierwsza piotrkowianka otrzymała od prezydenta miasta wyprawkę, czek na 2000 zł. Nowy rok zawsze niesie ze sobą oczekiwania i oczywiście noworoczne postanowienia, które niestety nie zawsze udaje nam się dotrzymać, ale większość z nas je ma. Jakie postanowienia w nowym 2020 roku mają piotrkowianie? Dzień dobry, mamy nowy rok, w związku z tym jakieś postanowienia może będą. Może trochę zgubić kilogramów zbędnych i to trochę sportu więcej uprawiać. Z mi pracy, mam nadzieję, że najlepsze. Ja sobie postanowiłam, że w tym roku będę szczęśliwym człowiekiem i że będę myśleć pozytywnie, nie przejmować się problemami i po prostu korzystać maksymalnie z dnia codziennego. Myślę, żeby się trochę zdrowiej odżywiać, więcej ruchu zażywać, to skupić na sobie. Zawsze mam te same. Obojętnie, czy to jest 2020, czy wcześniejsze lata. Na przykład jazda na nartach. Bardzo bym chciała wrócić w tym roku, zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie robiła. Przede wszystkim więcej czasu dla siebie. Zadowolona mama, zadowolona żona, zadowolona cała rodzina. I tego życzę wszystkim kobietom, zapracowanym kobietom. Więcej policjantów na ulicach miasta? Tak będzie w Piotrkowie Trybunalskim w tym roku. Dodatkowe patrole sfinansowane zostaną przez miasto w ramach współpracy, jaką Urząd Miasta i Komenda Miejska Policji prowadzą od 14 lat. Pieniądze na sfinansowanie dodatkowych dyżurów policyjnych przekazano w komendzie jeszcze w starym roku. Pojawianie się mundurowych na terenie osiedli czy w miejscach skupisk lokalnej ludności to nie tylko prewencja. Widoczność policjantów ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i daje odzwierciedlenie w statystykach. Ale ilość patroli wynikająca z etatu to kropla w morzu potrzeb. Aby wzmocnić prewencyjne działania, policję rokrocznie wspiera miasto poprzez finansowanie patroli ponadnormatywnych. Fundusze pomogą sfinansować nam dodatkowe patrole, ponad te, które moglibyśmy normalnie skierować, wynikające z ilości policjantów, jakie mamy. Z tych środków opłacamy patrole dodatkowe, gdzie policjanci przychodzą w wolnym czasie od służby. Dzięki temu, mając powiedzmy 300 policjantów, możemy wykazać, że w służbie było dwa razy więcej. Dzięki przekazanym 115 tysiącom złotych uda się zorganizować całoroczne patrole na osiedlach oraz w miejscach wypoczynku piotrkowian. Co to oznacza dla mieszkańców? Między innymi to, że funkcjonariuszy będzie można częściej spotkać, porozmawiać z nimi czy zgłosić sprawy związane z sytuacjami niebezpiecznymi. Będą to patrole 5- i 8-godzinne, dysponowane w zależności od potrzeb. Taka współpraca się sprawdza, pokazują to raporty przekazywane przez policjantów. Oczywiście dokonujemy na bieżąco analizy wyników służb ponadnormatywnych. Uzyskujemy tygodniowe, miesięczne, ale także roczne sprawozdanie. Każde sprawozdanie jest przedmiotem naszej wspólnej, dogłębnej analizy. Piotrkowski samorząd jest jednym z pierwszych, które przystąpiły do tego typu współpracy z policją. Pierwszy patrol sfinansowany z przekazanych pieniędzy został zadysponowany już nocą 1 stycznia. W przeciągu roku uda się na ulice miasta zadysponować około 1000 dodatkowych patroli.
Na nową siedzibę czekali ponad 10 lat. Przez ten czas jakoś funkcjonowali w ciasnych pomieszczeniach przy ciągle przybywającej ilości podopiecznych. Czekali i się doczekali. W nowo wybudowanym dwukondygnacyjnym obiekcie przeznaczonym dla Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego Szansa w Piotrkowie Trybunalskim trwają prace przeprowadzkowe. Na pokładzie wszystkie ręce. W okresie od świąt do Nowego Roku nikt z piotrkowskiej szansy o lenistwie nie myślał. Ich głowę zaprzątało jedno – jak najszybciej uruchomić nowy budynek. A zanim zaczną się zajęcia, pomieszczenia trzeba posprzątać oraz zaaranżować. To jest drugi etap i jeszcze widzicie Państwo, co tutaj się dzieje, więc jeszcze dużo przed nami. Tak? Jesteśmy już tutaj na miejscu, ale jeszcze teraz wszystko meblować, posegregować, tak żebyśmy mogli już po Nowym Roku ruszyć pełną parą. No to jeszcze trochę przed nami. Wyposażenie, jakie przez lata działalności zgromadziła szansa do opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, już zostało do budynku przewiezione. Są tutaj też meble. Część pochodzi ze starej siedziby, ale są też nowe, które trzeba poskręcać. Cały ten przeprowadzkowy rozgardiasz próbują ogarnąć pracownicy centrum, ale nie są sami. W pracach pomagają im podopieczni oraz ich opiekunowie. Syn po prostu mówi, no ja mówię, zostań, nie, no bo on musi tutaj jechać, to musi być, no bo to jest nasz drugi dom taki. Czyli meblujecie swój dom nowy. Tak, tak i robimy to z takim wielkim sercem i tak się cieszymy bardzo. Na nowym pokładzie szansy potrzeba też silnych męskich rąk do skręcania mebli i ich przesuwania. Do tej pracy zgłosili się mężowie pani rehabilitantek. Dla nich to forma wsparcia ośrodka. Pomagamy. Tutaj jak troszeczkę wolnego czasu jest, jak możemy, tak wspieramy tutaj. Tym bardziej w tym okresie, że chcą wystartować od nowego roku i no, trzeba pomóc. Jaką pracę trzeba tutaj wykonać? W czym trzeba pomóc? No, takie skręcanie mebli, takie sprzątanie, przenoszenie, bardziej takie, bo to większość prac ręcznie tak wykonujemy. Jakieś wiercenie, montowanie drabinek. To tak z czystego serca chyba ta pomoc tutaj w szansie. Tak, 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 bo to wiadomo, jestem, żona tu pracuje i po prostu pomaga się, nie? Teraz jest taki jeszcze czas, że jest wolne, trochę wolnego między świętami i dlatego człowiek pomaga. Sami by sobie rady nie dali. Nie, no wiadomo, sami sobie nie dadzą, tyle pomocy dostali, dlatego też i kto może, to pomaga, też staramy się pomagać. Nie? A praca chyba nie jest ciężka. Nie, nie jest ciężka, akurat człowiek to umie robić, to akurat pomaga, nie ma problemu. Nowy budynek i przeprowadzka to spełnienie marzeń osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy centrum oraz ich rodziców. Stara siedziba po prostu była już dla nich za ciasna. To jest nasz nowy domek. Będzie on wygodniejszy? Dużo wygodniejszy. Dlaczego? Że jest dużo więcej miejsca, będziemy mogli, nawet jak nasza starsza grupa, to będziemy mieć więcej miejsca, nie będziemy musieli czekać na salę, to będziemy mieć więcej miejsca. Nowe sale są przestronne, mają zamontowane systemy transportu osób niechodzących. Dzięki temu opieka będzie nie tylko łatwiejsza, ale jak mówią rehabilitanci, wszystko to wpłynie na lepszy rozwój ich podopiecznych. I szczególnie gdy pracujemy z maluchami, potrzebne są takie sale, żeby była cisza, gdy jedno dziecko płacze, żeby drugiemu nie przeszkadzało, będzie to, myślę, lepiej wpływało na ich rozwój. Szansę trzeba będzie też doposażyć, mówi Hanna Góral, prezes centrum. Duże pomieszczenia zobowiązują. Przenieść się z 500 metrów na 2,5, to wiadomo, że my mieliśmy dobrze wyposażone centrum. Natomiast no, niestety w niektórych pokojach, jeszcze w salach, brakuje nam sprzętu i no, na to nam potrzebujemy pieniędzy. Szansę można wspomóc, wpłacając darowiznę na jej konto. Uda się na pewno, wierzą w to wszyscy, bo obecny budynek w większości został sfinansowany z darowizn i dotacji celowych. Na budowę zebrano 11 milionów złotych. Centrum pełną parą w nowym miejscu przy ulicy Wolborskiej w Piotrkowie Trybunalskim ruszy po święcie Trzech Króli. Już w najbliższy poniedziałek będziemy obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego, znaną także jako Święto Trzech Króli. Z tej okazji ulicami miasta jak co roku przejdzie uroczysty orszak. O szczegółach obchodów tego święta opowie Jacek Tworkowski, organizator. W imieniu ojców Bernardynów oraz księdza dziekana mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w orszaku Trzech Króli, który odbędzie się, jak to orszak Trzech Króli, w święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia
od godziny 15 i rozpocznie się przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Przejdziemy ulicą Słowackiego, zatrzymamy się u Heroda, a potem wejdziemy na dziedziniec klasztoru ojców Bernardynów do żywej szopki, gdzie królowie złożą pokłon i ofiarują swoje dary Panu Jezusowi. Serdecznie wszystkich zapraszamy mimo zimowej aury. A już w najbliższą niedzielę, 5 stycznia, w kościele akademickim Panien Dominikanek odbędzie się koncert kolęd, pastorałek i pieśni ludowych w wykonaniu zespołu Pieliczanie. Początek godzina 17.30, a we wtorek 7 stycznia o godzinie 18.00 Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na recital Majki Bakalarz. Jest to kolejny już koncert z cyklu Śpiewam Piotrków. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Zapraszam Państwa jeszcze na magazyn Verbum. Ja się już z Państwem żegnam. Do zobaczenia. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci, i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Moi drodzy, trwamy wciąż w radości Bożego Narodzenia w tym pięknym czasie, kiedy Bóg przychodzi do człowieka, aby go zbawić. I dzisiaj w Ewangelii słyszymy ten piękny prolog z Ewangelii świętego Jana, bardzo głęboką i taką, można powiedzieć, poetycką teologię, którą prezentuje nam święty Jan, w której pokazuje nam właśnie, jak ten wielki, potężny Bóg, Stwórca świata, staje się dla nas człowiekiem. Pokazuje nam tę prawdę, że ten mały Jezus, narodzony w stajence betlejemskiej, którego łatwo wziąć na ręce, łatwo przytulić, małe, zwykłe dziecko, to jednocześnie Syn Boży, odwieczne Słowo Ojca. Pamiętam z teologii, że bardzo zdziwiło mnie, kiedy zacząłem studiować ojców Kościoła, którzy patrząc na Stary Testament, który zgłębiając jego słowa, odkrywali to wszystko w kluczu Jezusa Chrystusa, w kluczu Słowa Odwiecznego. Jeśli cokolwiek objawiało się w Starym Testamencie, jeśli Bóg objawiał się człowiekowi, to dla nich było jasne, że jest to właśnie Syn Boży, odwieczne Słowo Boga. Jeśli Abraham pod dębami Mamre spotkał Trójcę Świętą, to był to Syn Boży, Jezus Chrystus. Jeśli Mojżesz w krzaku ognistym rozmawiał z Bogiem, to także było to Jego odwieczne Słowo, druga osoba boska. Jeśli wreszcie Eliasz w zagłębieniu skalnym
doświadczył dotknięcia Boga, to również było to dotknięcie Syna Bożego. I to zachęta także dla nas, abyśmy my również, czytając Stary Testament, czytając Pismo Święte, odkrywali je w kluczu Jezusa Chrystusa, który jest tym ostatecznym słowem, które Bóg wypowiedział do człowieka. Ale myślę, że ta Ewangelia zaprasza nas także do jednej jeszcze rzeczy. Przypomina nam, że każdy chrześcijanin ma być takim słowem Boga. My w naszej codzienności, tam gdzie żyjemy, tam gdzie pracujemy, tam gdzie mieszkamy, mamy głosić Ewangelię, mamy być słowem Boga. Tak jak Jan Chrzciciel, który mówił, że potrzeba, aby on się umniejszał, a coraz większy był Jezus. To jest tak naprawdę zadanie każdego chrześcijanina, abyśmy coraz pełniej, coraz jaśniej, coraz wyraźniej naszym życiem ukazywali Jezusa.